piątka. Znaczy, pokaż się ładnie z bliska. Wspólnie z Moli na początek pokażemy takie podstawowe różnice pomiędzy chatką kalifornijską a foką. Ponieważ te zwierzątka bardzo często się naszym zwiedzającym mylą, a my w naszym ogrodzie fok nie posiadamy. Mamy uchatki, które możemy nazywać inaczej lwami morskimi, ale na pewno nie fokami. I za chwilę takie różnice z Moli zaprezentujemy. Pierwsza różnica to sposób poruszania się zwierzątka na lodzie. Moli za chwilę zaprezentuje. Uchatki za pomocą swoich bardzo silnych przednich płet, ale także bardzo silnemu kręgosłupowi są na lodzie bardzo szybkie. Są w stanie nawet dogonić człowieka, czego foka na swoich króciutkich przednich płetewkach nie potrafi. Ponadto foki nie są w stanie skakiwać na przeszkody terenowe, tak jak robi to Moli, skakując na kamienie treningowe. Druga różnica to sposób poruszania się zwierzątka w wodzie. Uchatki napędzają się swoimi przednimi płetwami, podczas kiedy tylne służą jedynie do sterowania. U foki jest dokładnie odwrotnie. Foki napędzają się dużą tylną płetwą. Także kształt ciała zwierzątka powoduje, że jest ono w wodzie bardzo szybkie i bardzo sprawne. A jest jej to niezwykle przydatne, ponieważ uchatki polują. Polują na ryby, głowonogi, skorupiaki. A jeśli mają potem okazję także na ptactwo, także ta szybkość bardzo się przydaje. Uchatka ma też inną budowę troszeczkę niż foka. To bardzo długie, wydłużone przednie płetwy i wydłużony pyszczek. To też je odróżnia od foki. Jest jeszcze jedna różnica, którą tak na pierwszy rzut oka może nie widać. Moli, pokaż, gdzie masz ucho. Uchatkowate posiadają maleńkie małżowinki uszne w miejscu, gdzie foka posiada jedynie otwór słuchowy. I są to takie cztery różnice, po których bez problemu będziecie Państwo mogli odróżnić, czy macie do czynienia z foką, czy z uchatką. To co my zaśpiewamy teraz, Monusia? I wracamy sobie na kamerę. W ogrodzie zoologicznym uchatki karmimy rybami, są to śledzie, szprotki oraz makrele. Teraz w okresie letnim karmione są 5 razy dziennie, z czego ostatni posiłek jest najbardziej obfity i najbardziej kaloryczny. Apetyt nasze uchatki mają spory, ale też sporo ważą, ponieważ dorosłe samice takie jak Moli w granicach 80 kg, natomiast dorosłe samce, akurat nasze powyżej 220, ale potrafią ważyć nawet 300 kg, także są to potężne zwierzęta. I na to też warto zwrócić uwagę, ta dysproporcja między samcem a samicą co do wielkości oraz co do wagi u tego gatunku jest znaczna. Moli sobie jeszcze wskoczy na plażę, pokaże, że na pewno nie jest foczką, tylko uchatką, bo dla foki takie skoki też są po prostu niewykonalne. I nie wracamy sobie tutaj do wydarzenia. Popłyniemy sobie jeszcze dookoła wyspy. Popłyniemy? Dobra, chodźmy, Musia. Dostanę płeteczkę? Super. Bardzo ładnie, pokaż się jeszcze raz bliska. Średnia długość życia tych zwierząt to 25 lat, ale przy dobrej opiece, przy dobrym stanie zdrowia, przede wszystkim w ogrodach zoologicznych, są w stanie dożyć lat 30. I w drugą stronę. Ok, popłyniemy sobie jeszcze raz i pokażę, jak ładnie pływa z płetewką, dobra? Jeszcze raz popłyniemy sobie. I płetewka. I w drugą stronę. I was na kamyczek. Bardzo ładnie, na piąteczkę. A pokażesz jeszcze, jak bąbelki ładnie robisz, dobra? Molusia, bąbelki jeszcze pokażemy, tak? Puścimy bąbelki. Super. I chodź, wracamy sobie na kamyczek. Za chwileczkę rozpoczniemy trening z kolejną chatką, z Emilią.
A Moli się ładnie pożegna, zrób opakuj, jest do widzenia. Ze mną też. I za chwileczkę wracam z kolejną paczką.